Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I dziś będziemy kończyć już historię Slighty Hero of Dark. Tak, story mode. Może to być, jak widzicie, no. Będziemy kończyć już historię Slighty Dark. No i oczywiście, tak jak zawsze, po przejściu ostatniego bossa będziecie mieli cięcie i wrócimy znowu do tego poziomu i będziemy kończyć drugą historię. I później już nam zostanie tylko Dark i Pure Dark, przepraszam, i kanoniczna historia. No i wtedy no już finał i kończymy Shadowa. Więc let's do it! This makes 5 Chaos Emeralds. Shadow, the day of reckoning is near. Bring all of the Chaos Emeralds to me immediately. Okay, 2 more and then the truth about my past will be revealed. I'll finally know who I am. Shadow, we seem to have a problem with rats running loose on the base. Return immediately to the Black Comet and exterminate them. The Black Comet? No dobra. Więc jak słyszeliście dobrze, wracamy na Black Comet. Już byliśmy tu raz. Albo dwa, już nie pamiętam. No parę razy już to byliśmy, w każdym razie. Chyba nawet ponad 2 razy. Dobra, nieważne. Byliśmy tu. Center of the Black Comet, więc będziemy musieli zrobić misję na Kylsa wpierw. A nie misję Black Dooma. Teraz dobrze? Story Road. No tak, jesteśmy na końcu. Dobra. Więc zadanie na Kylsa, którego jeszcze nie widzimy w sumie, polega na tym, że musimy po prostu dotrzeć do... No. Dotrzeć do centrum Black Comet. No i rozprawić się tam z Black Doomem. Natomiast na czym polega zadanie Black Dooma? To jest to, że musimy po prostu zniszczyć wszystkich ludzi na Black Comet. Staram się tak, żeby to za bardzo nie rozwalić. O. Bardzo dużo amunicji pomaga w tej broni. Bądź co bądź. I to jest fajne! Bo można dużo, bardzo dużo żyć w sobie na... robić. O, Knuckles. Hej, Knuckles. Nie wiem, czemu zrobiłem głos Sonika, ale dobra. Whatever. I trochę się to różni od tego, co widzieliśmy we wcześniejszej Black Comet. Nie pamiętam już nawet, jak się tamten poziom nazywa. Dobra. To nie jest najważniejsze. I'm going down. Okej, Knuckles. Muszę przyznać, że nie przepadam za bardzo z tym poziomem, gdyż nie jest on za bardzo szybki, biorąc pod uwagę to, że poruszam się na tym dysku cały czas. 90% czasu bym powiedział nawet, że nami się poruszamy. Jeszcze najgorsi są ci przeciwnicy, bo nie możemy ich zassać. Więc tak trochę jesteś w pupie. Znaczy, to nie jest tak źle, jak przechodzicie pierwszą tą misję, bo nie macie jeszcze tego zasysacza. Bo zasysacz bądź co bądź jest OP bronią, bo możecie dostać dzięki niej dużo żyć, nawet bardzo dużo żyć, ale na grubszą metę, na dłuższą metę, na grubszą metę, whatever, to jest... Naprawdę ograniczona bardzo broń, bo
dużej ilości przeciwników nie może zasać. Znaczy, technicznie rzecz biorąc, to tych przeciwników, których powinna zasywać, to nie za... nie wiem, jak to w sumie odmieniać. Nie zasywa przeciwników, których logika by raczej powiedziała, że no w sumie to powinna ta broń ich zasysać. A nie zasysa tych, których no... A zasysa tych, których nie powinna. Na przykład te takie... No jak im to? To robaki z ziemi, które wyrastają, no to ich jakoś zasysa, one są dwa razy większe niż ci goście, co się teleportują. No to, przepraszam bardzo, jakim cudem? Dlaczego jedno się zasysa, a drugie nie? Halo? Proszę wyjaśnić mi natychmiast. Dobra. No niestety, no muszę przyznać, że trochę się zawiodłem na tym, że Mania nie wychodzi od razu na PC. Bo to znaczy, że no muszę czymś zapchać, a nie chce mi się robić, szczerze powiedziawszy, jakiegoś innego let's playa, jak się już tak na Sonika ponapawałem. Więc po prostu Mania... podróż do Manii będzie kontynuowana. I będzie... Dla tych, co chcą wiedzieć, co będzie w tymże let's play za powtórki i nowy let's play w sumie, to będę robił Sonic the Fighters. Nie, najpierw będzie Sonic 4 Episode 1. No, beta, od razu to zaznaczę, to nie będzie ten sam let's play co wcześniej, bo przyznam, że no Episode 1, 2 i Metal bardzo mi dobrze wyszedł, jak na mnie, więc no... Nie będzie to jakaś wielka różnica, poza tym, że no właśnie jedynka, epizod 1 będzie z bety, Sonica 4 na Wii. Sonic 2 i epizod Sonic 4 epizod 2 i epizod Metal będzie raczej to samo, co w oryginale, tylko no właśnie lepsza jakość, bo 60 FPS-ów będzie. No i w sumie to tyle, no. Później Sonic the Fighters będzie robione i... Nowy let's play z Sonic Labyrinth na Game Geara. Moja ulubiona gra na Game Geara w sumie. Jestem dziwnym człowiekiem dla tych, którzy wiedzą, jaka jest... What the? Czy ja byłem... To nie wyglądało, jakbym był zgnieciony, jeśli mam być szczery. A ja chyba upadłem i to mnie przygniotło i nie mogłem wstać. To ma... To w sumie jest logiczne. Chciałbym ryzykować... W sumie... YOLO! to jeszcze nie jest... Uff... Hej? YOLO! Chyba to już nie będę ryzykował, bo... Nie do końca pamiętam, jaka jest dokładna... Dalekość? Odległość! O! Gdzie jest dokładnie to wejście? No niby jest po środku, ale... Wiecie, trochę się boję. Cykam się. Tak, gdzie ja mam iść? Tu mam iść. O, jest tu ten pad. Fajnie, fajnie. Mówię, jeszcze raz przepraszam za ten framerate. Gdyby... To powiem wam szczerze, gdyby... nie fakt, że wersja na PS2 jest drugą najlepiej wyglądającą. Mówię, że drugą, bo wersja Xboxowa ma najlepsze cutscenki. Jakości te, oczywiście, te prerenderowane są najlepsze. To nie nagrywałbym z wersji PS2. Nagrywałbym z wersji GameCube'owej, ale tam to jest po prostu katorga z kompresją. Tam po prostu wszystko jest skompresowane. Okej, okay, Chaos Control. Nie widzę problemu. Uwielbiam. Fajna jest muzyczka Chaos Control. Naprawdę, no. Muszę przyznać, że Chaos Blast mi się trochę mniej podoba. Ale Chaos Control to jest po prostu mistrzowskie. Przeszłoby w sumie za jakaś muzyczka nieśmiertelności czy coś.
Albo gdyby Super Shadow był grywalny w normalnych poziomach, to to by też mogło przejść. Tak, i przez, no, tu już 7 minut byłoby tylko... Słuchaj, nie zrobiłem chyba synchronizacji, co nie? Dół, góra, dół, góra. Tak na szybko. Mówię, że już coraz bardziej zapominam o swoich synchronizacji, nie wiem czemu. No i dotarliśmy do... Takie what? No nie dostaliśmy więcej żyć, ale mamy 26 żyć, to jest coś. Szkoda, że życie się nie zapisują z poprzednich historii. Już bym miał chyba setkę ponad. Dobra. Co dostanę? A! No pfff. Ha! Dobra, więc teraz starcie z Black Doomem, co nie? Shadow! Doctor? Hand those 6 Chaos Emeralds to me, like a good boy. You were unleashed to find the Emeralds. Excellent job, Shadow. You've done well. Now hand them over. Not a chance. What? I need these Emeralds to help me uncover my past. They're not going anywhere. Well then, we'll just see about that. Shadow, prepare yourself. Very well. No i Egg Dealer, po raz chyba trzeci. Nie powiem, nie jest to jakieś fajne. Ale no cóż, no. Dobra, możecie sobie we mnie strzelać. Whatever. Ja już tu mam Chaos. Jeszcze Shadow Fever. Myk. Myk. Trochę mu dużo schodzi tego życia, przyznam. Nie jakoś fest. Swoją drogą to jestem ciekaw, jak w ogóle. Jak i dlaczego w ogóle jest tu Egg Dealer? To jest pytanie na ten wieczór. Jak i dlaczego tu jest Egg Dealer? Prosto. Dobra, on teraz na siebie da bombę. Siema, Enio. Nawet zapomniałem, że... Trzeba się odsunąć, pyk. No nie! Nice. My beautiful ring. Nigdy nie. Nigdy mi się nie uda Majka jakoś ogarnąć z tym głosem. Halo, what? Aha, bo połowę życia mu zjechałem. Dlatego się ta minika tylko odpaliła. Trochę ona jest wnerwiająca, jeśli mam być szczery. Tak, połowa życia, no i jak... No i coś tam ma... Gadać takie przerwanie w połowie ataku. Mam takie co? Ale co tu się stanęło się? No zarejestruj się! Katemet! Czasem jest problem z homing atakiem, ale to tylko na... Szczerze powiedziawszy, zauważyłem problem z homing atakiem tylko na tym bossie, więc to nie jest jakaś... wielka rzecz. Może dlatego, że... Cel się porusza. Shadow Fever, no tak szybko, no... Już tak blisko jest, no... Ła. Się wpierdzieliłem w tego koła. Dobra, Shadow Fever. Do it! Come on! Okay. Not Shadow Fever. Blast! Tera. W stylu. Never show your face around me again. Perfect. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. How dare you defy me? I am Shadow the Hedgehog. I, and only I, know what is best. No one can tell me what to do. This is who I am. What? Goodbye, Doctor.
No i wracamy. Już po endingu. Swoją drogą jestem ciekaw, dlaczego w ogóle Knuckles nie zatrzymał Shadowa w tamtym endingu. No dobra, Knuckles też nie lubi Eggmana, no ale raczej by go nie zabił też, więc... Tak się zastanawiam właśnie. Do góra. Dobra, więc teraz musimy zrobić Black Dooma misję, która polega na tym, że musimy rozwalić wszystkich ludzi, raczej żołnierzy Gun. Znaczy nie do końca są wszyscy to ludzie. Wezmę sobie to. To jest fajna broń. Namierza. Na serio, ta broń jest epicka. To jest broń, która sama namierza. To jest nie zawsze moja zawsze dla mnie najlepsza. Ja sobie pójdę górą. To było blisko. To było bardzo blisko, nawet za blisko bym powiedział. No robimy teraz zadanie złe, żeby... Znaczy złe, no misję Black Dooma robimy, ale no... Whatever. I będziemy je robić, przechodzić. Co tam się jeszcze myśli? Tu jest tylko klucz. Ja sobie go wezmę. Skoro tu już jestem, to sobie go wezmę. A, coś. Hopa. Specjalnie nie biorę teraz mojej przysawki, że tak to mogę nazwać. Nie biorę jej dlatego, że tu, jeśli dobrze pamiętam, w tej misji nie ma dosłownie żadnego człowieka w Gun. Nie ma dosłownie nikogo, jest tylko, są tylko właśnie te maszyny. Nie pamiętam, czy te latające też są, ale chyba tylko są te nożne. Jest ich dużo, bądź co bądź. Co mnie dziwi, chociaż w sumie tamtym mi zajęło 8 minut chyba. Więc zawsze coś. Opa. Ale kurde no, trochę jestem przybity tą manią. Bądź co bądź, no. Tak miało być fajnie, miałem zrobić let's play. I byłoby fajnie, a tu nie. No ale cóż, no bo wolę już stabilną grę zagrać niż... no wiecie no, żeby ci co na PC dawali oceny Sonic 06 Free, Sonic 06 Free albo Sonic Boom Rise of Lyric 2. Najgorsza gra wszechczasów. No, więc rozumiem ich trochę. Dlaczego to zrobili? Chociaż trochę to chamskie, bo mogliby też przesunąć datę premiery konsol też, według mnie. Aha, i nie będzie żadnej pogadanki z Mani. To już mówiłem od razu, nie będzie już żadnej pogadanki aż do premiery. A co do... do tego, no bo bądź co bądź, to jest trochę nie fair i... No niby tak, konsolowcy mogą wtedy mieć ból dupy, ale zaraz no... No my nic nie zrobiliśmy i nasza wersja chodzi dobrze, więc dlaczego byśmy... dlaczego mielibyśmy też czekać dłużej? No bo to jest fair, kurde, no gdyby... Ja sądzę, że gdyby na PC działało dobrze, a konsolowcom by właśnie nie do końca dobrze działało, to... I tylko wersja konsolowa, albo którakolwiek z wersja z konsol by po prostu miała zostać opóźniona, to wszyscy by mieli buldupska, opóźnijcie wszystkie inne wersje. Czemu? Bo tak jest no, fair, no. Ja gdybym wydawał grę na różne platformy i po prostu tak by się zdarzyło, że na jakiejś platformie gra by nie... chodziła dobrze, to opóźniłbym, no właśnie, no jak mówię, no opóźniłbym wszystkie wersje, żeby każdy mógł tak samo i nie, że spoilery jakieś będą, będzie jakaś tam wersja miała, na przykład no tu, w tym przypadku PC, bo 15 już będą to na let's play z Mani, no niestety nie mój, no. No i właśnie dlatego prawdopodobnie, no jako już nie mam nawet PS4, niestety, to nie mogę zrobić
let's playa jako pierwszy poszczę, więc prawdopodobnie ktoś będzie miał jakiś pierwszy poszczę, no ale cóż, no od razu wam mówię, że Forces też nie będę pierwszy w Polsce, bo do tego czasu też PS4 nie będę miał. No cóż, może kiedyś będę tym, który pierwszy zrobi jakąś grę nową Sonika, może 30-lecie będzie tym rokiem, gdzie ja coś zrobię. Albo nie 30-lecie, albo no jakaś normalna gra między tymi leciami, bo... No, wolałbym jednak, żeby Sonic nie był wydawany co 5 lat tylko. To by było trochę, no, złe. Mówiąc tak... Pokrótce. Więc teraz będziemy oczywiście załatwiali gun cały czas. To jest trochę trudne, więc co bądź. Wolałbym być tam na górze. Bezpieczniej. Dlaczego tam poleciałeś? Więc dlatego ich rozwalam. Tu są z... od Black Dooma, gdyż no boję się, że oni mnie trafią, przez co spadnę, się zabiję i no, nie będzie fajnie, tak z grubsza mówiąc, whatever, nie wiem, nie ogarniam czasem tych całych przysług. Ja spadam, raczej no miałbym spaść, bo ten już się szykował, żeby mnie trafić, kurde. Właśnie to jest głupie, że powinni kurde zauważyć, że ja halo jestem swoim szefem. Nie celuj we mnie. Jaki jest sens tego? Za mną Black Doom lata, halo. Czy nie powinna być jakaś ochrona? Jestem VIP-em w tym momencie. No i tyle, no to użyję tej broni. Jest, ona jest po prostu zarąbista, dlatego że się odbija wszędzie. Ona jest dzięki temu epicka. I błagam, nie rozwalaj mi tego. Już tak jakby utrzymuje mnie przy życiu, więc no... byłbym wdzięczny, gdybyś mi tego nie rozwalił. No nie chciałem tego, to jest lepsze. To się odbija. Dej mi to. No, czemu nie? Hali. Czyżby to się zrobiło niewidzialne? Oh no. Wrócić się tam chcę. No dobra, no. Nie będę się później wracał. Wolę obszaj, czy wszystkich? Rozwaliłem, czy nie wszystkich? Chyba wszystkich rozwaliłem. Tak zgaduję, że wszystkich. Więc teraz tylko no... 18? Tak, 18 zostało. Więc git. Gicior. W ogóle jak przechodziłem teraz znowu, to wszystkie A miałem. Było fajnie. Znaczy poza oczywiście The Doom, w którym miałem chyba D. No wiecie, no to jest The Doom, no. Hihi. Znowu dostaję te najlepsze bronie. Znaczy tamta bym powiedział, że jest lepsza, tylko dlatego, że się odbija i miliony rzeczy może trafić. Ale ta zdecydowanie jest taka, że bardzo ją lubię używać. Nie wiem, czy... Poza tym faktem, że... No, że jest... może dlatego, że po prostu nie muszę cały czas stać przy tym wrogu. Wiem. Nie muszę cały czas stać przy tym osobniku, którego ostrzeliwuję, gdyż mogę sobie odejść i po prostu wiem, że prawie na pewno pociski go trafią, tak czy inaczej. Szkoda tylko, że nie może się od razu naładować całe, żeby zabić przeciwnika. Zabić, zniszczyć, whatever. Naraz. To by było dużo fajniejsze. Zrobię to jedno Chaos Blast.
Nawet to was nie zniszczyło. Kurde, wele. Twarde sztuki z tych robotów. Ciebie to nie zniszczyło, bo nawet ciebie nie dotknęło Chaos Blast. No i idź pan. Jeszcze 8. Was so close. Ale no, teraz to musimy zniszczyć ich. O, przynajmniej nie dostałem Chaos Control, bo jakbym dostał Chaos Control, to trochę bym się wkurzył. O, latająca broń, ale fajnie. Ja ciebie nie chcę. Błagam cię, kurde, ziomek. Jestem z twoim szefem. Przestań mnie ostrzeliwać. Wow, okej. Okej, to było ciekawe. Dobra. Nie pamiętam w sumie, jakim jest bossem tutaj dla drogi złej. W sumie nie jest... Dobra. Na pewno to nie jest Black Doom. No bądź co bądź mu pomagam, więc no nie sądzę, że raczej to miałby być. No nie no, ten sam boss nie może być. W najgorszym wypadku to może być ten z Diablon. Diablon i Sonic mogą być. Ale to chyba nie ta historia. Ale nie mówię, że tak może być. Chaos Blast oczywiście, no skoro już jestem. No dotknąłem go nawet. Ale fajnie. No i jeszcze ostatni, który jest tu. Siema Eniu. Zaraz, no zaraz zdychasz, no. Elo. Dziękuję bardzo. Let the humans await their final judgment day. No i teraz ostatni boss tej historii. Ranga C. Damn it. Shadow, I can't let you go. Not like this. You, you're the one who destroyed the Ark and killed everyone on it. It's time to settle this once and for all. All right. I know what I have to do. I was born to bring order to the humans. These humans, they don't value life. They're going to pay. Pay with their lives for what they've done. You? Sonic, if you try to stop me, I'll destroy you too. I've waited years for this. Now let's finish it. I never thought I'd... Damn it! Okej. Okay. A więc Sonic i Diablon. Man. Jest fajny boss. Hello, Sonic. O. A nie, to jest dobry. Damn it! No! Ty zareagujesz na mnie, czy nie? Dlaczego... Dlaczego Sonika wpakował... God damn shit... Boi... Sony... O. God damn it, no... Nic tu ze mną nie współpracuje. Wszystko wpierdzieliłem w Sonika. Wszystko. Dobra, co tu jest więcej? No, czy cały czas są ty... Teraz... No, nie, kur... So, anti-gravity gun and fire! Ultimatum gun, damn it. Jakim cudem to nie działa w ogóle na Sonika? I can't even.
Nareszcie. Damn. No i teraz coś ja mu robię, no teraz to ja rozumiem. Wreszcie. Oh boy. Dobra, więc po jego animacji chwytu, jak już się zacznie otrząsać, to wtedy dopiero mam w niego naparzać. Bo inaczej będzie dupa. Serio. Bla bla bla, charge complete, to się kompletuj tam. Whatever, ja się tu nie mieszam. I really, nic nie zostało. Damn! To walka będzie długa. Wystrzelisz to, czy nie wystrzelisz to? Wreszcie zdecydował się, kurwa. Wiesz co, w takich walkach właśnie nie obraziłbym się za coś w stylu, co było w Spyro 2. Tam w każdej walce, jaka jest, to po prostu jak stracicie trochę życia, to po prostu wasi pomagierzy cokolwiek właściwie zrzuca wam na przykład owce, żeby zregenerować wasze życie. Tu by się to właśnie przydało. Na przykład generowało jakim właśnie te pudełka z bronią. To by było spoko. To nie w ogóle, że mi się Chaos Blast załadował. To było fajne. Tylko teraz, żebym nie zginął. Tak poproszę troszeczkę. W ogóle śmieszy mnie to, jak on tak nawala i akurat jest Sonic obok niego. Po prostu to wygląda przekomicznie, jak on tak przesuwa tego Sonika, nic mu nie robi. Damn it. Still you devil. Dlaczego to nie jest mamy? To jest dużo śmieszniejsze. Dziękuję bardzo. No i co mogę powiedzieć, no ludzie, no to byłoby na tyle z Pure Dark, ze Slightly Dark. Zobaczymy się oczywiście w Pure Dark później, w następnym sezonie. No i co, no dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa. Finally, I've got all the Chaos Emeralds. Shadow, why? Why are you siding with them? I'm Shadow the Hedgehog, the ultimate life form born to protect and serve the Dark Lord, Black Doom. With the power of these Chaos Emeralds, this world will become the Dark Empire. This is who I am.
control!